Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest Quickshot, czyli program obfitujący w pełne pozytywnej aury giereczkowe wieści. Numer partii widoczny na opakowaniu jest jednocześnie datą przydatności do spożycia. Zaczynamy od ogłoszenia wprost z obozu niebieskich, które prawdopodobnie uspokoi tysiące miłośników konsol starszych, do tej pory rwących włosy z głowy, nie mogąc się pogodzić z niechybnym końcem cyfrowej dystrybucji giereczkowego dobra na ich leciwych sprzętach. Sony postanowiło wyjść naprzeciw jękowi zawodu graczy, jaki przeszedł przez internet po ujawnieniu zamknięcia latem tego roku sklepu na konsolach PlayStation 3 i PS Vita, w związku z czym podjęto decyzję o pozostawieniu sklepu w pełnej funkcjonalności na najbliższą przyszłość. Jim Ryan za pośrednictwem oficjalnego bloga przyznał, że decyzja o zakończeniu działania sklepu dla tych sprzętów była błędem, biorąc pod uwagę spore zainteresowanie społeczności tytułami ze starszych generacji. W dłuższej perspektywie wiadomo oczywiście, że jest to jedynie przedłużenie życia usługi, która prędzej czy później musi zostać zamknięta, chyba że w tak zwanym międzyczasie doczekamy się rozwiązania, które umożliwi sprawną archiwizację danych, nie narażając firmy na dodatkowe koszta. Tak czy inaczej, wyrok na sklepy dla Vity i PS Trójki został oddalony, natomiast ich odpowiednik na PSP zostanie zamknięty zgodnie z planem 2 lipca. A skoro już powiedzieliśmy trochę o konkretach, to przejdźmy do ulubionego działu domysłów i spekulacji. Ukochana przez wszystkich graczy firma Konami podała do wiadomości publicznej, że zarejestrowała znaki handlowe do marek Metal Gear Rising oraz Akumajo Dracula, pardon ma japoński, czyli ni mniej ni więcej Castlevania. Otwiera to więc szerokie pole do popisu dla wszystkich wróżbitów, jasnowidzów i innych napaleńców, chcących zgadnąć, cóż też ciekawego Konami wysmaży nam w ramach tych zasłużonych marek. Chyba najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wypuszczenie remake'ów na konsole najnowszej generacji wydanego w 2013 roku Metal Gear Rising Revengeance oraz Castlevania Lords of Shadow, której ostatnią odsłonę otrzymaliśmy w 2014 roku. Chociaż rozum podpowiada takie posunięcie japońskiej firmy, to serce jednak po cichutku liczy na coś nowego w temacie wymienionych franczyz. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże. Z niecierpliwością czekamy na jakąś większą partię wysokobudżetowych premier, bo nie ma co ukrywać, że pod tym względem rok 2021 nas nie rozpieszcza. Na szczęście już niedługo na naszych ekranach zagości najnowsza odsłona serii Resident Evil pod tytułem Village, a jej maszyna marketingowa ruszyła już pełną parą, dzięki czemu dostajemy coraz więcej materiałów promocyjnych, w tym i dema. Fanów starszych odsłon prawdopodobnie ucieszy także wiadomość, że do gry powraca zręcznościowy tryb wyzwań znany jako Mercenaries, z którym ostatnio mieliśmy do czynienia w remake'ach części 2 i 3. A skoro przy starszych częściach gry jesteśmy, to ogłoszono również, że Resident Evil 4, który jest chyba moją ulubioną odsłoną całej franczyzy, dostanie swoją wersję VR-ową, prawdopodobnie ekskluzywną dla Oculus Quest 2. Szczerze przyznam, że koncept wygląda ciekawie i zaszczepił we mnie myśl, by zainwestować w gogle od Facebooka. Więcej szczegółów na temat nowego rozdania w kwestii czwartego Residenta dowiemy się już jutro na oficjalnym Facebooku i Twitchu Oculusa. I na koniec w kąciku newsów dziwnych, acz ciekawych, z okazji nowej aktualizacji do Microsoft Flight Simulatora, francuski oddział Zielonych ogłosił konkurs, w którym do wygrania jest wyjątkowy komputer w obudowie stylizowanej na silnik samolotu. I nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie zadbano o jeden drobny szczegół. Maszyna na swoim nomen omen pokładzie ma zainstalowaną kartę graficzną RTX 3070 i procesor i7-11700K, co zdecydowanie nie jest najmocniejszą dostępną konfiguracją, a jak wykazały testy, gra, którą sygnowana jest cała akcja, ma problem z utrzymaniem 60 klatek nawet na RTX 3090 wspartym przez procesor i9 11 generacji. W związku z czym raczej niespecjalnie jest możliwe, że na reprezentatywnym sprzęcie Flight Simulatora odpalisz grę na najwyższych detalach w wysokiej wydajności, co jest troszeczkę przypałem. To tyle, jeśli chodzi o Quickshot. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a po więcej napawających pozytywnymi emocjami gierkowych newsów zapraszam już w następny wtorek o 18:00. I tą pozytywną myślą kończę. Cześć!